Nigdy mnie nie słucha. Cóż, doktor rzadko kogo słucha. Nie brałbym tego do siebie. A czy mówił ci o twoich rodzicach? Nie. Zastanawiałeś się może, czemu się tobą nie zająłem? Wiesz, domyślam się. Jesteś zajęty. To fakt. Kiepski byłby ze mnie rodzic. Bez przerwy gdzieś podróżuję. Lukasie, myślisz, że masz spięcia z doktorem? Moja siostra, czyli twoja matka, dopiero miała z nim napięku. Gdy ze sobą pracowali, nie było dnia, żeby nie zrobiła mu o coś awantury. No, mam na myśli to, że wdałeś się w matkę. Sam spryt to nie wszystko, zrozum. Jak się stawiasz doktorowi, zmuszając do zastanowienia nad sobą, to zawsze jestem z ciebie dumny. Ale nie bądź zbyt surowy. Doktor jest, jaki jest. Jesteś dumny? Bardzo. Dalej, skończmy rozładunek i chodźmy spać. Jutro czeka nas wielki dzień. Czołem. Zrobione. Nag sam zniszczył fabrykę broni Gundahara. Możemy się już zająć szukaniem klucza. Znaleźliśmy Charlotte. Żywą. Co? Ona żyje, ale mnie nie kocha. Co pan przez to rozumie? Co się wydarzyło? Ja kiedyś ci o tym opowiem. Więc, gdzie to malowidło? No, droga wiedzie przez ruiny, a potem wzdłuż klifu. To trudny szlak. Lukas i ja zrobiliśmy zwiad i małe przygotowania. Świetnie, ruszamy. Szkoda czasu. Jak znam gobliny, a znam je dobrze, pewnie będzie ich tu cała masa. Chodź na górę, Nag. Uważaj na podmuchy. Thank you.
To i nasz cel. I co teraz? Poprzednim razem wspiąłem się tam. Wiem, że to nie w pana stylu, więc przygotowałem małą niespodziankę. No, to nie są windy. Nie wzniosą się, póki na nich jesteśmy, więc trzeba się trochę namęczyć. To będzie jak wspinaczka po długich schodach. A co? Wszedłem tu sam. Rezonans magnetyczny? Możliwe. Jedno jest pewne. W skałach jest coś, co zakłóca działanie platform. Bądźmy ostrożni. Ty żyjesz. Tak, przeżyłem ich atak. Ale cała praca zmarnowana. Sam jesteś sobie winien. Nie powinieneś używać moich wynalazków przeciw ludziom. To ci mężyciele! Przerwałaś pracę i to nam zaszkodziło. Gdybyśmy mieli lepszą broń, moglibyśmy ich pokonać. Gdybyś miał tę broń, Monteverde zmieniłoby się w wielki krater. Ty chcesz, żebym ci pomogła w eksterminacji ludzi. Charlotte... Ludzie to naturalni wrogowie.
Byliśmy dla ciebie dobrzy, bo nam pomogłaś. A prawdą jest, że nie spoczniemy, póki ludzie będą żyć. Nie skrzywdzę cię, bo jestem ci wdzięczny. Ale jak nie pomożesz w odbudowie zakładów zbrojeniowych, to nic tu po tobie! Doktorze, pomóż mi. Proszę. To byłoby prostsze jakieś 20 lat temu. Wejście jest za wąskie, by skorzystać z platformy, więc resztę drogi pokonamy na linach. Dzięki.
Jeszcze trochę i dotrzemy do jaskini z freskiem. Jeszcze kawałek. Doktorze! Piękny skok, Ryder. Zaskoczyłeś mnie. Wiesz, ja tylko zrobiłem to, co trzeba. Wszystko okej? Jeszcze trochę. Łatwizna. Wejście do jaskini. Tak, ty zajmij się przełącznikiem. Ja będę tu czekał. Thank you.
Jeszcze tylko kawałek! No i są wrota. A obok nich widać prawdziwy klucz. Nak, nie jest podobny do ciebie? Nie bardzo. A za wrotami jest wielki skarb! Cenne relikty w ogromnych ilościach! Tu jest napis. Mam złe wieści. Za bramą czyha ogromne niebezpieczeństwo. Jest też mowa o wielkiej transformacji, ale ciężko stwierdzić, co to jest. Reszty nie ma. A nie tego się spodziewaliśmy. Podsłuch w naszej niku chłopca był genialnym pomysłem, Katrino. Mapa pokazuje położenie klucza. To chyba jakiś labirynt. Umieściłem klucz w labiryncie mego pomysłu w nadziei, że próbę przejdzie tylko ktoś świadom potęgi klucza. Wiktorze, chyba mówią o tobie. Tak, ale gdzie jest klucz? Labirynt musi być pod obeliskową górą. Zawsze mnie ciekawiło, co tam jest. No, jak długo zajmie podróż? Co, wybieramy się tam? Tak, musimy mieć klucz, zanim ubiegnie nas Wiktor. Nie martw się, będę ostrożny. O, będzie pan ostrożny, a to dopiero. Nigdy nie liczy się pan z innymi. Robi pan, co mu się podoba. A choćby to było szaleństwo, i tak nikt panu nic nie powie. Lukasie. Ryder. Nie dałbyś mi popełnić jakiegoś głupstwa, prawda? Obiecuję. Ruszajmy. Liny czekają.